Mam nadzieję, że wszyscy pamiętają, o czym mówiliśmy wcześniej, o służbie Jezusa tutaj na ziemi. Mówimy, że ta służba polegała na głoszeniu dobrej nowiny, Ewangelii o Królestwie. Pan Jezus o tym nauczał, głosił, uzdrawiał wszelką chorobę, wszelką niemoc wśród ludzi. Pan Jezus wyganiał wszelkie moce ciemności, wszelkie demony. I Pan Jezus cały czas chodził. Przemieszczał się tam, gdzie są ludzie. I zanim pójdziemy dalej, chcę powiedzieć pewną historię, która mam nadzieję nas tutaj rozbudzi. Taka jest pogoda dzisiaj konferencyjna. To bardzo dobrze, wszyscy na pewno będą wewnątrz. Ale żeby nikt w żaden sposób nie umarł, powiem coś o mocy, jaką my mamy, mocy modlitwy. Amen. Jest moc i autorytet, kiedy się wierzący ludzie modlą. Będziemy się dzisiaj modlić z wiarą, z autorytetem, o uwolnienie, o wolność. Modliliśmy się już o zbawienie, ale też będziemy się modlić o napełnienie Duchem Świętym, będziemy się modlić o uzdrowienie. I chcę powiedzieć pewną historię misyjną o pewnym misjonarzu. Ja przez wiele lat jeździłem jako misjonarz i bardzo lubię i kocham wszystkich misjonarzy i misje. Teraz bardziej taka praca duszpastersko-pastorska, stacjonarna. Ale wiem, że najważniejszą rzeczą jest zawsze głosić dobrą nowinę, Ewangelię. Więc pewien misjonarz tam w kraju misyjnym postanowił, że chce wybudować szpital. I kiedy zaczął budować ten szpital, musiał zebrać środki. Więc pojechał do swojego macierzystego kraju, do swojej ojczyzny i jeździł po różnych miejscach, spotkania miał z ludźmi, po kościołach. I zbierał pieniądze, finanse, datki na to, żeby wybudować tam na misji szpital dla ludzi, dla tubylców. Tak? To byli często ludzie poganie, jeszcze nienawróceni. Więc kiedy odwiedzał te kościoły, po jednym z nabożeństw podszedł do niego pewien człowiek i mówi: mamy w czwartek spotkanie, jest nas 12 mężczyzn, takie spotkanie mężczyzn, czy mógłbyś przyjść i powiedzieć nam o tym swoim projekcie, o tej misji, o tym szpitalu, o tym, co robisz. No więc on mówi, oczywiście, i w czwartek przyszedł do nich, 12 mężczyzn, jak 12 apostołów. No więc powiedział im o wszystkim, o misji, o planach, o potrzebach, o budowaniu tego szpitala. Sam był misjonarzem, lekarzem. No i kiedy skończyło się to spotkanie, wszyscy żegnają się z nim i mówią, no to my się będziemy o ciebie modlić, misjonarzu. On myślał, że może zbierze jakieś datki, jakieś ofiary, że to może biznesmeni, że jest jakaś możliwość wsparcia tego projektu finansowego, a oni wszyscy mówią, będziemy się o ciebie modlić. Więc kiedy wrócił do swojego kraju, tam gdzie prowadził misję, udało się wybudować szpital, i któregoś razu przyjęli do szpitala człowieka, który był z bardzo niebezpiecznego plemienia, tak zwanych ludożerców. I kiedy go tam leczyli, któregoś razu okazało się, że jego współplemieńcy zaczęli okrążać szpital. Ale nie były to pokojowe zamiary, ponieważ mieli ze sobą łuki, włócznie, dzidy i szykowali się jak do walki. Więc ten misjonarz, lekarz, dyrektor szpitala razem z swoim personelem zatarasowali wszystkie wejścia do szpitala, zabili deskami wszystkie drzwi i zaczęli się modlić. I patrzą tylko przez jakieś tam otwory, że to plemię cały czas zbliża się z tymi tarczami, dzidami, łukami, cały czas się zbliża w takim nastroju bojowym. I wiedzieli o tym, że to plemię jest bardzo niebezpieczne, że jeśli napadali na jakąś wioskę, to palili wioskę i wszystkich ludzi wycinali w pień. Więc byli ci misjonarze w tym szpitalu bardzo przejęci i modlili się, Boże, ocal nas, zachowaj nas. Chociaż niektórzy myśleli, że może być coś najgorszego i tej nocy nie przeżyją. Rano, następnego dnia, kiedy zaczęło świtać, kiedy odsunęli coś tam z okien, żeby zobaczyć, co jest na zewnątrz, okazało się, że na zewnątrz nie ma tego plemienia, że nie ma nikogo, że wszyscy odeszli. Wszystko się zakończyło pokojowo i spokojnie.
Więc odetchnęli z ulgą, podziękowali Bogu, ale za jakiś czas ten człowiek z tego plemienia, tych właśnie ludożerców, tego niebezpiecznego plemienia, wrócił do siebie, do swoich i wrócił do szpitala, by opowiedzieć historię, co się stało tamtego wieczoru i tamtej nocy. I mówi tak, moi współplemieńcy chcieli zaatakować szpital, bo ja tam byłem w środku. I chcieli właściwie spalić i zniszczyć cały szpital. I już gotowili się do tego, żeby walczyć i żeby zaatakować, kiedy nagle zobaczyli 12 żołnierzy w białych mundurach, opancerzonych po szyję, w karabiny maszynowe. Przestraszyli się ich i uciekli. I pomyśleli tak naprawdę, że wojsko brytyjskie przyszło z pomocą dla tego szpitala i postanowili, że będą chronić. I wtedy ten misjonarz przypomniał sobie tych 12 mężczyzn, którzy powiedzieli, będziemy się o ciebie, twój szpital, twoją misję i twoją służbę modlić. I chcę powiedzieć, jest potężna moc w modlitwie. Jest potężna moc, kiedy my się modlimy. Bo kiedy my się modlimy, Bóg działa. Duch Święty działa. Jezus Chrystus działa. Boża moc jest potężna, kiedy zaczynamy się modlić. I chociaż nawet, kiedy się modlimy o różne rzeczy, czasami nie mamy wiary i boimy się, to jednak ta pieśń, o której śpiewaliśmy wcześniej, nie bój się, tylko wierz, pokazuje nam bardzo ważną rzecz. Kiedy będziemy mówić dalej o uwolnieniu, będziemy mówić o tym, jak Bóg wyswobadza więźniów, nie musimy się bać, ale wierzyć. Bo większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. Więc będziemy kontynuować ten temat i chcę powiedzieć takie zdanie. Bóg jest Bogiem wolności. Bóg jest Bogiem, który daje wolność. Bóg uwalnia, Jezus uwalnia. Czytaliśmy z Księgi Izajasza, 61, pierwszy werset, który mówi o tym, że Jezus przyszedł, aby ogłosić jeńcom wyzwolenie. Teraz popatrzmy na Nowy Testament. Galacjan, 5 rozdział, 1 werset. Bardzo ważne słowo, które potrzebujemy zapisać w sercu, potrzebujemy w nie wierzyć i potrzebujemy pamiętać, że jest tak napisane. Kiedy myślimy o zwycięstwie nad wrogiem, zwycięstwie nad diabłem, zwycięstwie nad strachem, nad niewiarą, nad mocami ciemności, to musimy pamiętać, że to słowo ma potężną moc. Kiedy Jezus Chrystus był atakowany przez diabła, kiedy był kuszony przez diabła, orężem czy mieczem Ducha Świętego, czyli Bożym Słowem, go zwyciężał. Dlatego Słowo Boże jest tak ważne, ponieważ ono rodzi wiarę w naszym życiu. I kiedy my ufamy Bożemu Słowu, wierzymy w to, co mówi Bóg, Bóg może przez to Słowo działać w naszym życiu. Jeśli my nie wiemy, że jest takie Słowo, nie wiemy, że ono jest zapisane, nie wiemy, że tak mówi Bóg, często żyjemy w niepewności, w zamieszaniu i w strachu. I wtedy czasami jest tak, że boimy się mocy ciemności, diabła, boimy się śmierci, boimy się pokus, boimy się grzechu, boimy się wielu różnych rzeczy, tylko dlatego, że nie wiemy, że tak naprawdę Boże Słowo zapewnia nas, że ani nie musimy się bać, ani nie musimy być w niepewności, ale możemy być pełni wiary, pełni odwagi, mamy autorytet i siłę i Bożą moc. I teraz Galacjan 5 rozdział, 1 werset mówi tak. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. O czym tu jest powiedziane? Chcę powiedzieć, że Jezus jest tym, który uwalnia. Biblia mówi wyraźnie, Chrystus wyzwolił nas. Gdzie to się zaczęło? Gdzie jest początek tego wyzwolenia? Na krzyżu, na Golgocie. Chrystus wyzwolił nas. Często jest tak, że już mamy w Jezusie wolność, ale my nie przeżywamy tej wolności, nie doświadczamy jej, bo jej nie przyjęliśmy. Czyli Jezus już nas uwolnił i my często potrzebujemy przyjąć tą wolność. I tu Biblia mówi, Chrystus wyzwolił nas. Więc tak,
Bóg jest Bogiem wolności. Bóg uwalnia, Chrystus uwalnia. A teraz popatrzmy na działanie Ducha Świętego. Drugi list do Koryntian, 3:17. A Pan jest Duchem. Gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. Najlepiej przebywać tam, gdzie Duch Pański. Tam, gdzie Duch Boży się unosi. Tam, gdzie jest Bóg, tam Bóg przynosi wolność. Czyli tak, Bóg uwalnia. Jezus uwalnia. I Duch Święty, Duch Boży jest duchem wolności. On przynosi wolność. W liście do Rzymian, teraz jeszcze jedno miejsce bardzo ważne, kiedy mówimy o wyzwoleniu i uwolnieniu. List do Rzymian, 6 rozdział, i tutaj 2 wersety są. 18 oraz 22. Najpierw przeczytajmy 18. A uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. Jeszcze 22 werset. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel życie wieczne. Biblia mówi, jesteśmy wyzwoleni od grzechu, oddani w służbę Bogu. Chcę tutaj się zatrzymać przez chwilę. Bóg uwalnia nas od czegoś do czegoś. Wielu ludzi modli się o wolność, prosi o wolność, inni się o nich modlą i są uwalniani od grzechu i od mocy ciemności, mocy demonicznej, od demonów. Ale najważniejsze jest to, że jesteśmy wyzwoleni po to, aby być oddanymi w służbę Bogu. To jest bardzo ważne. Bóg uwalnia nas od zła, abyśmy mogli służyć w Jego Królestwie Bożym, Królestwie Światłości. Jeśli to się nie dzieje, jest niebezpieczeństwo, że możemy wrócić z powrotem do starych rzeczy. Czytaliśmy w Galacjan 5 rozdział, 1 werset. Staliście wyzwoleni przez Chrystusa, nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Kiedy to się dzieje? Otóż jest niebezpieczeństwo wtedy, kiedy przychodzisz do modlitwy, prosisz o wyzwolenie, prosisz Jezusa o wolność, przyjmujesz ją, doświadczasz jej, ale nie oddajesz siebie w służbę Bogu. Tylko mówisz, ja teraz sobie sam próbuję poradzić. Co się wtedy okazuje? Samemu nie możesz sobie poradzić. Okazuje się, że jest wielkie niebezpieczeństwo, kiedy my przyjmujemy uwolnienie, ale nie chcemy poddać się Bogu. Aby przyjąć uwolnienie od Boga, musimy upokorzyć się przed Nim, pokutować przed Nim i przyjąć uwolnienie od Niego i oddać się w służbę dla Boga. Dlatego, kiedy będziemy się modlić o wolność dla tych, którzy będą tego potrzebować, będziemy się od razu modlić, abyście całym swoim sercem, całym swoim życiem postanowili, zdecydowali, że Jezus jest waszym Panem i idziecie za Nim na 100%, całkowicie. Wielu ludzi jest uwalnianych, ale dalej wracają do tych samych rzeczy. Biblia nawet mówi o tym bardzo konkretnie, jak zachowują się te złe duchy. Kiedy są wygonione z miejsca i nie znajdują żadnego miejsca, gdzie mogłyby przebywać, taki duch bierze ze sobą 7 gorszych, idą z powrotem tej samej osoby. Biblia mówi, stan jest gorszy niż wcześniej. Więc Biblia mówi, wyzwoleni jesteśmy od grzechu, wyzwoleni od zła, a oddani w służbę Bogu. Pierwszą rzecz, jakiej powinieneś szukać, kiedy doświadczasz Bożego uwolnienia od grzechu, od mocy ciemności, czy też mocy demonicznych, opresji demonicznych, aby jak najszybciej służyć Bogu. Znaleźć przywódcę, lidera grupy domowej, twojego przywódcę, który cię może tu przyprowadzi, przyjechałeś z nim, powiedz, jak mogę zacząć służyć Bogu? Co mogę zrobić, żeby codziennie służyć Bogu? Bo jeśli nie, to uwolnienie ciebie nie ma sensu, ponieważ może być gorzej niż wcześniej. Więc jeszcze raz to podkreślam, wyzwoleni od grzechu, oddani w służbę Bogu. Chcemy służyć Bogu. I teraz
Chciałbym, byśmy mogli popatrzeć na Stary Testament, ponieważ jest tam wiele różnych, powiedziałem wcześniej, ciekawych obrazów, w jaki sposób Bóg uwalnia, i popatrzymy tylko na jeden z nich. Czy wszyscy pamiętają historię wyprowadzenia narodu izraelskiego? Kto słyszał? A kto raczej nie słyszał? O, większość słyszała. Dobrze. Ale przypomnijmy sobie w takim razie w skrócie pewne rzeczy. Druga Mojżeszowa, 3 rozdział i tylko 2 wersety. Druga Mojżeszowa, 3 rozdział mówi o powołaniu Mojżesza, żeby mógł wyprowadzić naród izraelski z Egiptu. Egipt to miejsce niewoli. Egipt to miejsce, gdzie wszyscy Izraelici byli niewolnikami. Żyli jak jeńcy, żyli w niewolnictwie. Jezus postanowił, Bóg postanowił, że powoła Mojżesza, który jest obrazem Jezusa Chrystusa, aby uwolnił tych ludzi. I jak to się dzieje? Czytamy 3 rozdział, a 10. Mówi Bóg do Mojżesza tak: przeto teraz idź, posyłam cię do Faraona, wyprowadź lud mój, synów izraelskich z Egiptu. Egipt reprezentuje świat, reprezentuje królestwo ciemności, reprezentuje to, co najgorsze. Jeszcze 17 werset 3 rozdziału mówi: postanowiłem więc, że wyprowadzę was z niedoli egipskiej do nowej ziemi, do ziemi Kanaanejczyków. To jest to samo, o czym czytaliśmy przed chwilą, że Bóg wyprowadził naród izraelski z Egiptu, aby ich wprowadzić do Kanaanu. To jest zawsze Bożą wolą. By ciebie uwolnić, abyś mógł żyć w Bożym Królestwie. I ta cała historia jest opisana w 2 Księdze Mojżeszowej. Jak ktoś chciałby, zachęcam przeczytać następne rozdziały. Ja chciałbym tylko przypomnieć nam pewne rzeczy, jak to się działo. Więc tak, Bóg powołuje człowieka, Bóg powołuje Mojżesza, ażeby uwolnił ludzi. Jezus Chrystus dzisiaj jest naszym wyzwolicielem, tak jak kiedyś Mojżesz, dla narodu izraelskiego. I najciekawsze jest to, w jaki sposób zachowuje się Faraon. Czy on chce wypuścić ludzi z niewoli? Czy mówi tak: jak chcecie iść, dobrze, powiedzcie w kuchni, żeby dali wam kanapki, na drodze idźcie. Drogę idźcie. Czy mówi tak: jak chcecie iść, dobrze, powiem wojsku, niech zbudują drogę, idźcie. Nie. Tak jak Faraon nie chciał wypuścić Izraela, tak diabeł nigdy nie chce opuścić człowieka. Nigdy nie chce wypuścić nas ze swoich szpon. Tak samo nigdy moce ciemności nie chcą lekko ustąpić. I Biblia mówi o tych wszystkich plagach, o wszystkim, co tam się działo. I tak najkrócej to wszystko zbiorąc razem chcę powiedzieć: Bóg okazał swoją moc i autorytet. I wyprowadził ich swoją potężną ręką. To nie sam Mojżesz. Mojżesz był tylko posłuszny. Mojżesz był narzędziem. Ale Bóg ich wyprowadził w niesamowity sposób. I dzisiaj jest tak samo. Kiedy ty chcesz być wolny, diabeł nie chce w tym pomóc. On chce zrobić wszystko, byś pozostał dalej zniewolony. Byś dalej był niewolnikiem. On nie chce pomóc, raczej chce utrudnić. Tak powiedzieliśmy, Faraon przedstawia, jest królem Egiptu, przedstawia to królestwo ciemności. Jest to najgorsze miejsce, gdzie możemy być w niewoli. I w końcu jednak wychodzą z Egiptu. I to, jak wychodzą, jest bardzo ciekawe, ponieważ tak naprawdę, będąc w Egipcie, oni żyli. Ale to była egzystencja, nie życie. Bóg miał dla nich coś więcej. I dzisiaj jest tak samo. Możesz żyć, funkcjonować, ale Bóg ma dla ciebie życie wolności. I życie w służbie dla Niego. I życie z Bogiem z dnia na dzień. Życie, które jest pełne prawdziwej wolności. Jeśli tak można powiedzieć, niektórzy chcą być wolni, ale niekoniecznie chcą wszystko poddać Jezusowi pod Jego panowanie. I tutaj widzimy taką sytuację ciekawą, właśnie w tej 2 Księdze Mojżeszowej, że kiedy
Faraon mówi, dobrze, idźcie, ale niech pójdą na początku, mówi tylko mężczyźni. Później mówi, niech pójdą kobiety, ale niech dzieci zostaną. A później mówią, dobrze, niech idą kobiety, dzieci, ale wszystko to, co należy do was, to zostawcie. I druga Mojżeszowa, 10 rozdział, mówi nam tak, 8-9 werset. Mojżesz odpowiedział, pójdziemy z naszą młodzieżą i z naszymi starcami, pójdziemy z naszymi synami i naszymi córkami, naszymi trzodami i z naszym bydłem, gdyż mamy obchodzić święto Pana. I jeszcze 24 do 26 wersetu. 10 rozdział 2 Mojżeszowej, czytam od 24 wersetu. Faraon zawołał Mojżesza i rzekł, idźcie, służcie Panu, tylko trzody i bydło wasze niech pozostaną. Także dzieci wasze mogą iść z wami. A Mojżesz odpowiedział, w takim razie ty nam dasz zwierzęta na ofiary rzeźne i całopalne, byśmy je mogli przygotować Panu Bogu naszemu, więc także bydło nasze pójdzie z nami, a nie pozostanie nawet kopyto. To, co mówi Mojżesz, to mówi tak, nie zostawimy nic w Egipcie, co należy do nas. I to jest pewien obraz dzisiaj dla nas. Kiedy chcemy żyć dla Jezusa, kiedy chcemy Jemu służyć i kiedy chcemy być wolni, to mówimy tak, nie pozostawimy nic w naszym życiu, do czego diabeł mógłby się dotknąć, do czego mógłby się przyczepić. Żadnej rzeczy. Nie chcemy zostawić nic. To jest obraz dla nas dzisiaj. Jeśli chcesz być wolny, to bądź gotowy zdecydować się, że idziesz za Jezusem na 100% i nie zostawisz żadnej furtki dla grzechu, żadnej furtki dla diabła. Absolutnie niczego, co do czego diabeł mógłby jeszcze mieć wejście i dotknięcie do twojego życia. Amen? Więc Mojżesz mówi, weźmiemy naszych starców, weźmiemy nasze dzieci, weźmiemy wszystko, co z nas należy, wszystko weźmiemy i nie pozostawimy w Egipcie nic. I dzisiaj zachęcam nas dzisiaj, proszę was w imieniu Bożym, w imieniu Jezusa, nie pozostawiaj w królestwie ciemności nic. Nic nie zostawiaj dla siebie, ale weź absolutnie wszystko. Niech Jezus całkowicie wypełni swoją mocą wszystko to, co należy do nas. Tak naprawdę, to co jest jeszcze ciekawe, chociaż diabeł próbował powstrzymać naród izraelski przed wyjściem do Egiptu, wyjściem z Egiptu, tak naprawdę nie powstrzymało Mojżesza i cały naród nic. Mimo tej walki, mimo tych trudności na początku, mimo tego, że nie było tak łatwo na początku, nie zostawili nic i chcę powiedzieć, diabeł nie ma żadnej mocy, żeby pozostawić ciebie w miejscu zniewolenia. To jest dobra nowina. To jest Ewangelia o Królestwie. Nie ma żadnej siły, by powstrzymać ciebie. Choć może ci perswadować, możesz mieć różne myśli, możesz mieć strach, możesz mieć niepewności, możesz mówić, czy to się uda, czy na pewno. Jezus mówi dzisiaj, Bóg mówi, naród izraelski wyszedł i byli wolni. I jeszcze jest ciekawa sytuacja. Kiedy już wyszli, to wydawało się, że Egipt chciał jeszcze zaatakować Izrael, chociaż wyszli. I to jest obrazem dla nas. Czasami tak jest, że modlisz się o wolność, Bóg przynosi wolność, jesteś uwolniony od mocy ciemności, mocy demonicznej, od wszelkiego złego wpływu w twoim życiu, ale nagle co się dzieje? Przeżywasz atak. Diabeł chce ciebie jeszcze zaatakować. I oto ciekawa sytuacja. Biblia mówi, że kiedy naród izraelski wyszedł, ze wszystkim, co posiadał. I nic nie zostawili. Na 100% poszli za Bogiem. Byli Jemu posłuszni, aby służyć Bogu, by żyć dla Boga. Poszli do Kanaanu. Kiedy wyszli, nagle sytuacja jest taka, że diabeł zaczyna gonić. Że Egipt zaczyna gonić. Faraon z wojskiem zaczyna gonić. I oni stają przed Morzem Czerwonym. Czy to nie jest ciekawa sytuacja? Bóg ciebie uwolnił. Bóg dał ci zupełną wolność. Ale przychodzą pokusy, przychodzą złe myśli, przychodzą ataki. I nagle stajesz przed murem i mówisz, może,
Może nie mam gdzie iść, nie mogę iść do tyłu, ale nie mogę też iść do przodu, ponieważ przede mną jest morze. Co wtedy? Oczekuj na Boży cud. Bóg jest w stanie zrobić więcej, niż jesteś w stanie wyobrazić. Bo jeśli Bóg uwalnia, to uwalnia całkowicie i da dalej tobie siłę i moc, by całkowicie iść za Bogiem i zwyciężyć. By wejść w Bożą służbę. Mimo wszelkich jeszcze myśli, mimo wszelkich jeszcze ataków, mimo wszelkich jeszcze jakichś drgnięć wroga. Jezus, co zrobił? Co zrobił Pan Bóg z Morzem Czerwonym? Rozstąpiło się? Ha. To jest bardzo ciekawa historia i chcę powiedzieć, że bardzo ważne jest to, aby kiedy czytamy coś w Biblii, głęboko w to wierzyć. Że jeśli Jezus nas naprawdę może uwolnić, to będziemy całkowicie wolni. I to, co czytamy w Biblii, jest absolutną prawdą. Ja w to wierzę. I pewna historia, którą opowiem, pokazuje tę sytuację, że niektórzy czytają, ale nie w pełni wierzą. Jeśli jesteś podobny do tego człowieka, który czyta, ale nie w pełni wierzy, musisz tego pokutować. Musisz powiedzieć, nie, będę wierzyć w to, co mówi Bóg. Bardziej niż to, co mówią ludzie, co mówią moje myśli, co mówią inni. Otóż sytuacja jest, to jest historia. Pewien młody człowiek, który był uwolniony od narkotyków, dopiero co się nawrócił, po raz pierwszy w życiu zaczął czytać Biblię. I nikt mu nie powiedział, że ma zacząć. My zawsze mówimy od Ewangelii Jana, z Nowego Testamentu, więc dostał Biblię i zaczął czytać od Starego Testamentu. Przeczytał całą pierwszą Księgę Mojżeszową. I kiedy zaczął czytać drugą Księgę Mojżeszową, siedział gdzieś na placu, siedzi i czyta i zaczął się ekscytować. I mówi tak, ale Bóg jest wielki, Bóg czyni cuda. I zaczął to głośno mówić. I nagle podchodzi człowiek, który jest bardzo religijny i bardzo odczytany i jest takim, no powiedzmy, znawcą Biblii, teologiem. I mówi tak, młody człowieku, co czytasz? Czym się tak ekscytujesz? Jeśli czegoś nie wiesz, to ja ci wytłumaczę, bo studiuję języki oryginalne i ja znam się dobrze na Piśmie Świętym. Mówi, to jest niesamowite, że Pan Bóg rozstąpił Morze Czerwone i naród izraelski wyszedł i uciekli i mieli zupełną wolność. I ten starszy człowiek mówi, ho, 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 widzisz. Gdybyś znał język hebrajski, gdybyś znał te wszystkie niuanse językowe, gdybyś wiedział, co tu jest napisane, to naprawdę w oryginalnym języku jest napisane Morze Sitowia. A Morze Sitowia to bardzo płytkie, takie płytkie może do kostek, więc tak naprawdę musisz uważać, trzeba pójść na teologię, trzeba studiować, trzeba wiele lat spędzić, żeby móc czytać tą księgę. I ten młody człowiek trochę posmutniał, popatrzył, ale zaczął czytać dalej. Po jakimś czasie, kiedy czyta dalej, znowu zaczął się ekscytować. Mówi, ale Bóg jest wielki, Bóg czyni cuda, niesamowity jest Bóg. Bóg jest dobry. Ten starszy człowiek też obejrzał i podchodzi jeszcze raz i mówi, a co teraz, synu, co ci teraz wytłumaczyć? A on mówi, Bóg jest niesamowity, w tym morzu po kostki potopił całe wojsko Faraona. To jest śmieszna historia. Wielu się uśmiecha, niektórzy ją już słyszeli. Ale co chcę powiedzieć, ona pokazuje to, że można czytać Słowo Boże i nie wierzyć. Można czytać i samemu próbować interpretować i myśleć, że to jest tak i próbować samemu myśleć, czy to na pewno jest tak. Jeśli coś w gazetach czytamy, to ludzie mówią. Jeśli słuchasz dziennika, to ludzie mówią. Ale jeśli czytasz tą księgę, to Bóg mówi. Lepiej temu wierzyć. Lepiej wierzyć w 100%. Jeśli Biblia mówi, że Jezus wyzwolił nas, że On przyszedł, by wyzwolić nas, że jest wolność w Jego imieniu, to jest to możliwe dla każdego. Bóg jest w stanie każdego dzisiaj uwolnić. Bóg jest w stanie każdego nas dzisiaj uzdrowić. Bóg jest w stanie wszystko zrobić, czego my dzisiaj pragniemy i potrzebujemy. Więc teraz chciałbym, byśmy mogli powiedzieć trochę o wolności, jaką ma dla nas Bóg i oferuje dla nas Bóg. Później jeszcze będziemy się modlić w następnym wykładzie. Ewangelia Jana, 8 rozdział. Jeśli możemy, otwórzmy Ewangelia Jana, 8 rozdział. I 34 werset do 36.
Jana 8, 34-36. Jezus im odpowiedział. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Moje pytanie jest, o jakim synu jest tutaj mowa? O kim? O Jezusie Chrystusie. 36 werset jeszcze raz czytam. Jeśli syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Nie chodzi o wolność na chwilę i nie chodzi o taką wolność, że jestem swobodny, chcę robić, co tylko chcę. Chodzi o prawdziwą wolność. Prawdziwą wolność od wszelkiego zniewolenia. Nałogu, mocy ciemności, mocy demonicznych. Biblia mówi, jeśli syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Nie ma innej drogi, nie ma innego sposobu być prawdziwie wolnym, jak tylko przez Jezusa. Dlatego zawsze mówimy o Jezusie. Dlatego każde słowo, jakie tu jest na tym miejscu głoszone, ma być skoncentrowane na Chrystusie. Mówimy o wyganianiu demonów, mówimy o uzdrowieniach, mówimy o cudach, o znakach, mówimy o wielu różnych rzeczach, ale zawsze puentujemy osobą Jezusa Chrystusa. Możemy mówić tutaj na różne rzeczy, zawsze będziemy podkreślać, zaczynać i kończyć osoba Jezusa Chrystusa. To jest najważniejsze, bo On ma moc, bo to On uzdrawia, On uwalnia. Biblia mówi, jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Jest jeszcze jedno słowo, jakie chciałem przeczytać, 8 rozdział, 32 werset. I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli, wyswobodzi. Więc przyjście do pełnej wolności polega na tym, że tak, wierzymy w to, co tu jest napisane. To jest prawda. Druga rzecz, przyjmujemy wolność od Jezusa. Na tym to polega. Jeśli przyjmujesz wolność od Jezusa i Jezus ciebie uwalnia, Jego imieniu jesteś uwolniony, następna rzecz, jaką musimy robić, to trwać w tym Słowie i czytać. Nie po to, że tak trzeba, że to jest obowiązek, że pastorzy tak mówią. Nie, nie, nie. Chodzi o to, że ta prawda nas wyzwala. Chodzi o to, że kiedy otrzymujesz wolność od Chrystusa i angażujesz się w Jego służbę, by dla Niego żyć, Mu służyć, to czytając Boże Słowo, to Słowo, ta prawda nas też wyswobadza, wyzwala. Czasami jest tak, że czytając tylko to Słowo, nawet nie potrzebujesz specjalnej modlitwy i już przychodzi wolność do twojego życia. Pozwólcie powiem świadectwo. Pewna osoba nie mogła spać. Bała się, miała koszmary senne, zwidy, różne rzeczy ją straszyły w nocy i nie mogła spać. I ktoś dał jej Biblię. Zaczęła czytać Biblię. I mówi, po raz pierwszy spałam dzisiaj całą noc jak dziecko. Mówi, jaki pokój przyszedł do mojego życia. Mówi, będę więcej czytać. Co to jest? Prawda wyswobadza. Prawda Słowa Bożego ma moc. To Słowo ma moc. Sam Pan Bóg stoi za tym Słowem. Kiedy zaczynasz je czytać, przyjmuj do swojego serca, wierzyć, już coś zaczyna się dziać. Jezus jest tym Słowem. Jezus jest Słowem posłanym z nieba. I Biblia dalej mówi tak, jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Jest możliwe, by mieć zupełną wolność. Jak to wygląda? Nie wiem, czy ktoś oglądał taki film Matrix. Niektórzy oglądali. Młodsze pokolenie, tak? W tym filmie jest coś takiego pokazane, że wszyscy ludzie rodzą się zniewoleni, ale o tym nie wiedzą. I tutaj dzisiaj jest podobnie. Każdy człowiek, który się rodzi na tej ziemi, jest niewolnikiem grzechu. Grzechu. Każdy człowiek rodzi się w niewoli, ale niekoniecznie o tym wie. I kiedy my pozwalamy sobie na to, żeby być grzechu, żyć grzechu mocniej i mocniej, możemy się jeszcze bardziej otwierać na różne moce ciemności, na moce demoniczne, na różne złe rzeczy, które diabeł
próbuje nimi wiązać ludzi. Więc co potrzebujemy zrobić? Poddać się Jezusowi i być przez Niego uwolnieni. I chciałbym jeszcze powiedzieć pewną rzecz, pewną historię, która pokazuje nam, jak to się dzieje. Łukasza 4,18. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Jezus zaczyna cytować proroctwo Izajasza, o którym czytaliśmy wcześniej. Czyli kiedy Jezus był na tej ziemi, mówi, to co napisane przez Izajasza, dzisiaj jest możliwe we mnie. Dzisiaj ja oto jestem na ziemi i będę wyswobadzał więźniów, będę ogłaszać jeńcom wyzwolenie, będę uciśnionych wypuszczał na wolność. To jest niesamowite, jak Bóg nas stworzył. Bóg nie stworzył nikogo z nas w taki sposób, żebyśmy żyli w niewoli i byli zniewoleni. Ale Bożym zamiarem jest, abyśmy byli wolni. Bóg stworzył Adama i Ewę wolnych. Dał wolną wolę. To jest Boży plan. Jeśli myślisz, czy naprawdę Bóg chce, żebym był wolny, uwolniony, to chcę ci powiedzieć, Bożą wolą jest, aby każdy z nas był wolny. Abyśmy chodzili w wolności, żyli w wolności, aby Chrystus nas wyswobodził. Wolność jest dla każdego z nas. Tak naprawdę w każdym z nas jest takie pragnienie wewnętrzne wolności. Każdy chce być wolny. Absolutnie każdy z nas, jak tutaj jest, ma w sobie pragnienie, by być naprawdę wolnym. Ale z powodu czasami naszych grzechów, naszych błędów, albo pewnych okoliczności, albo jesteśmy zniewoleni, albo czujemy się zniewoleni, albo są rzeczy, które działają w nasze życie w taki sposób, że nie możemy w pełni doświadczać Bożej wolności. I chcę powiedzieć, będziemy się chcieli modlić podczas następnej sesji o zupełną wolność dla każdego, kto tego potrzebuje. Będziemy chcieli modlić się i będziemy zapraszać wszystkich tych, którzy chcą, aby Jezus dał im całkowitą wolność, bo Jezus to czyni dzisiaj, bo Jezus to może zrobić. Niezależnie co to jest, niezależnie jakiekolwiek rzeczy ciebie zniewalają dzisiaj, Jezus jest w stanie ciebie z tego uwolnić. Jezus jest wolnością. Pierwsza rzecz to czytać Boże Słowo. Wierzyć temu, że Jezus chce dla nas wolności, że On ma zupełną wolność, a my też będziemy o to się modlić. Dlatego, że jeszcze jest trochę materiału, chciałbym, byśmy mogli mieć jeszcze troszkę więcej czasu. Powiem o takiej rzeczy. Każdy z nas jest w jakimś momencie, powiedziałem, naszej podróży duchowej. Każdy z nas jest w jakimś momencie naszego duchowego życia. I chcę pokazać pewien taki przykład. Będzie to dramat w trzech aktach ludzkiego życia. I niech każdy z nas zobaczy, w jakim miejscu się znajduje, w jakim miejscu jest. Pierwszy akt. Pierwszy akt polega na tym, że jest w tobie pragnienie wolności, ale z jakichś powodów tej wolności nie doświadczasz. Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę z tego, Bóg wszystkie stworzenia, jakie stworzył, to stworzył, żeby żyły w wolności. Nas przede wszystkim ludzi, ale nawet zwierzęta. To jest niesamowite, że kiedy pójdziemy do ogrodu zoologicznego i tam, gdzie są te drapieżniki, co tam się dzieje? Przechodzimy i one niby są w porządku, spokojne, ale co jakiś czas tak... O! Jakby mógł, to by uciekł. Jakby mógł, to by jak najszybciej stamtąd uciekł. Co jakiś czas słyszy się, że te dzikie zwierzęta uciekają z cyrków, z ogrodów zoologicznych. Dlaczego tak się dzieje? Bo jest w ich DNA, w ich wewnętrznym stworzeniu to, że chcą być wolne. I słyszałem taką historię o pewnym człowieku, który polował na słonie i jak to używają tych słoni do tego, żeby przenosiły duże ciężary i służyły ludziom. Otóż łapano małe słonie, i tego słonika przywiązywano do drzewa, do dużej palmy, do dużego drzewa, na jakimś takim łańcuchu. I ten mały słonik nie miał tyle siły, żeby stamtąd się wyrwać, więc chodził wokoło tylko na tyle, ile pozwalał mu ten łańcuch.
I tam karmili tego słonika, ale on powoli stawał się słoniem. Cały czas miał przywiązaną tą obręcz do nogi, cały czas, wiecie, ten łańcuch. I kiedykolwiek pociągnął tą nogą, to co? Czuł ból i czuł to, że nie może się uwolnić, że musi być w tej niewoli. Ale później ten mały słonik staje się naprawdę wielkim słoniem i jest dalej przywiązany do tego samego drzewa. I sytuacja jest taka, że teraz ma w sobie nawet siłę, ażeby mocniejszym pociągnięciem swojej nogi wyrwać się z tej uwięzi, ale tego nie robi. Dlaczego? Bo się przyzwyczaił, że zawsze żył w tej niewoli. I kiedy mówimy o tym, to chcę powiedzieć, podobna sytuacja jest z wieloma z nas. Otóż dlatego, że wcześniej byliśmy w niewoli, wydaje nam się, że nie jest to możliwe, byśmy naprawdę byli wolni. Choć zaczynamy czytać Biblię, choć zaczynamy wierzyć Bogu, choć zaczynamy przychodzić do Kościoła, choć Duch Święty zaczyna działać w nas, choć wstępuje nas wiara, że możemy być wolni, jednak mówimy, nie, to nie jest możliwe. Chcę wam powiedzieć, Bóg ma moc, by uwolnić. To jest możliwe. I tak powiedziałem, ten dramat człowieka polega na tym, że chce być wolny, ale jednak jest zniewolony. Żyje w zastraszeniu, czasami w bólu, żyjesz w niewoli. Nie jesteś sam właścicielem siebie. Mieszkasz tak, jakby u kogoś i ktoś jest twoim właścicielem. Zupełnie tak, jak ktoś, kto mieszka u kogoś na stacji, a ten właściciel mieszka w tym samym domu i nie jest przyjemnym właścicielem. Jak to jest? Ja miałem kolegę na stacji, mieszkał na studiach i jak najszybciej chciał się stamtąd wyprowadzić. Dlaczego? Bo mówi tak, jak zapalam światło, to właściciel przychodzi i mówi, po 10 już nie można się uczyć, bo my chcemy spać. Mówi, jak zbyt rano się kąpię i wodę odkręcam, to właściciel mówi, jest zbyt rano i to głośno, to przeszkadza, zbyt dużo wody zużywasz. I właściwie ten właściciel tego mojego kolegi tak uprzykrzył mu życie, że miał już tego dość. Jak to jest, kiedy ty nie zarządzasz własnym życiem, ale są różne rzeczy, które ciebie zniewalają, wiążą, czy nałogi, czy różne inne rzeczy, cokolwiek to jest. Mówisz, ja mam tego dość, ale nie możesz się stamtąd uwolnić, bo wiesz, że jest jakiś większy właściciel. Że jest ktoś, kto tak naprawdę dyryguje tobą i jesteś pod jego kontrolą. I to jest pierwszy akt. I nigdy ten właściciel twój nie jest w dobrym nastroju, uprzykrza ci życie, nie wygląda to dobrze, chcesz się uwolnić, ale nie możesz. Ale to jest pierwszy akt i następny akt mówi o tym, że oto przychodzi wielka zmiana. Wielka zmiana. Potężna zmiana, ponieważ przychodzi nowy właściciel. I nowy właściciel wykupuje to mieszkanie, wykupuje wszystkie rachunki, wykupuje wszystko i ten nowy właściciel mówi, ja za wszystko zapłaciłem. Wszystko teraz to należy do mnie, to jest nowe miejsce. Możesz mieszkać ile chcesz, możesz robić co tylko chcesz, ponieważ jest nowa sytuacja. I to jest obraz nowego narodzenia, to jest obraz oddania życia Jezusowi, to jest obraz tego, że oto Jezus staje się Panem naszego życia, Jemu zaufaliśmy. Stajesz się zbawiony, uratowany. Pan Bóg zaczyna oczyszczać twoje życie. Twoje życie zaczyna się zmieniać. Z niewolnika stajesz się synem. Tak? Pamiętamy, co czytaliśmy. Niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, ale syn pozostaje na zawsze. Nagle miejsce, gdzie jesteś, należy do nowego Pana. I ty kochasz nowego Pana. I cieszysz się nim, i cieszysz się nowym życiem, cieszysz się tą wielką zmianą, ale przychodzi trzeci akt, trzecia sytuacja, oto ktoś zaczyna pukać do twoich drzwi. I przez ten nieprzyjemny zapach, nieprzyjemny oddech, przez to, że za drzwiami go może słyszysz, ale słyszysz, że to jest ten stary pan, stary właściciel. I on przychodzi
i zaczyna ciebie straszyć. I mówi, nie, to nieprawda, że jesteś wolny. To nieprawda, że jest nowy właściciel. Nie, tak naprawdę wszystko jest po staremu. I musisz dalej robić to, co ja tobie będę kazał. Ale ty wiesz, że nastąpiła zmiana. Ty wiesz, że jest nowy właściciel, wiesz, że wszystko zostało odnowione, ale zaczynasz słyszeć zza ściany, słyszeć zza drzwi, słyszeć oskarżające myśli, oskarżające słowa. I co zrobisz, to jest bardzo ważne. Czy zaczniesz wierzyć staremu Panu? Czy zaczniesz Go słuchać? Czy się Mu poddasz? Biblia mówi, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Nie możesz się ani targować, ani rozmawiać, ani słuchać. Więc on zaczyna przychodzić starymi kwitami, starymi rachunkami, starymi długami i mówi, zapłacisz mi za wszystko. I to nie w porządku, i to nie w porządku. I ten grzech, i tamten grzech, i to, i to, i to, i to. Ale pamiętaj, oto nastąpiła wielka zmiana, jest nowy Pan, ale ten stary przychodzi, puka. I w końcu może się zmienić sytuacja, ponieważ ten Pan może... Stary właściciel zmienić taktykę. I już nie jest taki, że ciebie straszy, ale zaczyna ciebie przekonywać. Mówi, no wiesz, w sumie to dobrze nam się układało kiedyś. W sumie to było trochę przyjemności z tego grzechu, czyż nie? W sumie to nie było tak źle, w sumie to nie były same porażki, w sumie to jednak pewne radości były, prawda? I ty zaczynasz myśleć i zaczynasz słuchać. Wszystko, co masz zrobić, to ani nie myśleć tak, ani nie słuchać, tylko przeciwstawić się. I te wszystkie inne myśli przychodzą i te słowa mówią, no właściwie to jakoś się dogadamy. Może znowu będzie po staremu. Ty powinieneś przestać słuchać, ty powinieneś się przeciwstawić i nie poddać się, bo to są pokusy. Diabeł może przychodzić w różnaki sposób. Zawsze to, co mówi, to jest kłamstwem. Jeśli on mówi, znowu będzie dobrze, to jest kłamstwo, bo z diabłem nigdy nie będzie dobrze. Pragnieniem diabła jest zniszczenie, śmierć. To tylko nowy Pan, to tylko Jezus Chrystus, który ciebie zbawił, odkupił, zapłacił za wszystko, ma dla ciebie życie, wyzwolenie, błogosławieństwo. Więc jest bardzo ważne, co robisz. I on wtedy puka i mówi, słuchaj, no otwórz chociaż na chwilkę, na troszeczkę, może się dogadamy. I co wtedy robisz? To jest bardzo ważne, co wtedy robisz. To jest pewien obraz, ale wiem, że w tym obrazie może wielu z nas siebie zobaczyć. Najważniejsze jest to, by nigdy nie otwierać. To, co możesz zrobić, to powiedzieć tak. Wszystkie te stare rzeczy załatwił mój nowy Pan. On za każdy rachunek, za każdy dług, za każdy grzech, za wszystko zapłacił sam. Zapłacił na krzyżu, zapłacił swoją krwią, zapłacił za mnie. Jeśli chcesz rozmawiać o mnie, to porozmawiaj z Nim, z Jezusem. Wiecie, co się wtedy dzieje? To jeszcze bardziej rozciecza tego starego właściciela. Bo w twoim głosie słychać, że ty kochasz swojego nowego Pana. Że kochasz Go, że On jest dla ciebie najważniejszy. I może dalej próbować atakować. Ale dzięki Bogu my mamy zwycięstwo. My mamy siłę, my mamy autorytet, my mamy Boże Słowo. Jeśli jakiekolwiek pokusy takie będą przychodzić, zawsze wyślij do Jezusa. Jezus jest tym, który uwalnia całkowicie. Więc to jest dramat ludzkiego życia. Ja to takie pytanie chcę dzisiaj zadać. W którym akcie dzisiaj jesteś? Czy w tym pierwszym, dalej zniewolony przez grzech, przez nałogi, przez mocy ciemności, przez rzeczy, których sam nie możesz się uwolnić, choć tyle razy starałeś się uwolnić? To może być nauk alkoholu, nauk nikotyny, narkotyki. To może być cokolwiek, co ciebie wiąże. To może być nawet internet, to może być, nie wiem, książki, to może być praca. To może być coś, co ciebie trzyma i nie jesteś w stanie bez tego żyć. Jeśli tak jest, znaczy jesteś w pierwszym akcie, jesteś na początku. A może jest tak, że już jesteś po tej drugiej stronie. Jezus ciebie uwolnił i Jezus ciebie zbawił,
ale wiesz, że są rzeczy, które potrzebujesz całkowitej wolności od nich, ponieważ diabeł próbuje jeszcze atakować myślami, różnymi rzeczami. Próbuje do ciebie mówić. Jeśli to jest to, to potrzebujesz się modlić. Potrzebujesz się o ciebie modlić. I może jest tak, że ten ktoś puka, a nie daj Boże, ty zaczynasz otwierać. To jest też sytuacja, kiedy potrzebujesz się modlić, przecież otworzyć Boże Słowo i my może potrzebujemy się o ciebie modlić. I chcę powiedzieć jeszcze kilka rzeczy, zanim będziemy się modlić. Więc stary Pan, właściciel, on ciągle będzie powracać w różnoraki sposób. To nie jest tak, że jak jesteśmy zbawieni, to już diabeł w żaden sposób nas nigdy nie będzie kusił. Nie. Rzeczywistość jest taka, że musimy się nastawić na walkę. Ale nasze jest zwycięstwo. Niektórzy chrześcijanie myślą, że jak się nawrócą, to wszystko będzie takie piękne, cudowne, wspaniałe, jak na wakacjach na wyspach Bahama. To nie jest prawdą. I czasami myślą tak, że w momencie, kiedy człowiek się nawraca do Boga, oddaje życie Jezusowi, to jest prawda, że Bóg daje radość, Bóg daje pokój, Bóg daje błogosławieństwo, Bóg daje wszystkie te rzeczy, o których wcześniej nie mieliśmy pojęcia, ale jest też nasza odpowiedzialność, by iść za Bogiem na 100%, by się przeciwstawiać złu, grzechowi, by się przeciwstawiać pragnieniom ciała, by się przeciwstawiać mocom ciemności, by się przeciwstawiać diabłu. Biblia mówi, przeciwstawcie się mu, a ucieknie od was. By z nim nie pertraktować, nie rozmawiać. Mówią, o, teraz jestem zbawiony. I wchodzą na statek, który nazywa się Królestwo Boże. Wchodzą na ten statek i myślą, że wybierają się na wakacje. I mają tak, leżaczek, parasol przeciwsłoneczny, płyn do opalania, takie wszystkie rzeczy. Przychodzą na ten statek i myślą, że to jest taki kruz, statek wycieczkowy. Jakie jest ich zdziwienie, kiedy patrzą, a tutaj stoi wielkie działo. Tutaj następne, tu jakieś pociski, o co chodzi? A to jest okręt wojenny. Się okazuje, że kiedy stajesz się Bożym dzieckiem, to Bóg ma dla ciebie wszelkie błogosławieństwa, ale twoja odpowiedzialność polega na tym, że musisz się przeciwstawiać złu, diabłu, pokusom przez cały czas. Więc ten stary właściciel może ciągle powracać. I mogą być różne potyczki. Może być różne zmaganie. Nie daj zmylić się swoim uczuciom. Nie słuchaj tego. I najważniejsze, nigdy się nie bój. Nigdy się nie bój. Nie pozwól, by strach wszedł twojego serca. Zawsze wtedy czytaj Boże Słowo, kiedy przychodzi uczucie niepewności, kiedy przychodzi strach. Ciesz się twoim nowym Panem. Ciesz się Jezusem. Miej z Nim jak najbliższą społeczność i jest dla ciebie wielkie zwycięstwo. Jest dla ciebie wielkie zwycięstwo.